Na ekranie widzicie dużo cytrusów, ale to nie o nich dzisiaj będzie mowa, tylko o naszej zwykłej polskiej kapuście. Opowiem Wam o niezwykłych właściwościach soku z kapusty, zarówno świeżego, jak i kiszonego, oraz pokażę, jak w prosty sposób zrobić kiszony sok z kapusty. Jeśli chcemy zrobić sok z takiego warzywa jak kapusta, to najlepiej namoczyć przynajmniej na godzinę to warzywo już pokrojone w zimnej wodzie. Zdaję sobie sprawę, że kapusta jest to warzywo, bez którego nie wyobrażamy sobie naszej polskiej kuchni. Bardzo często robimy bigos, surówkę z kapusty, gołąbki. To, że tak często pojawia się na naszych polskich stołach, to nie tylko ze względu na walory smakowe, ale głównie właściwości zdrowotne, jakie posiada kapusta, które pozwalały naszym przodkom przetrwać w dobrym zdrowiu zimowe miesiące. Na początku może powiem kilka słów na temat właściwości zdrowotnych kapusty. I tutaj na uwagę zasługuje na pewno witamina C, około 35 mg na 100 g produktu. Jest to ilość podobna do zawartości witaminy C w cytrynach. Witamina C, oczywiście jak każdy z nas wie, wspiera odporność, chroni przed infekcjami, przyspiesza regenerację organizmu. Drugą z witamin, którą warto tutaj wymienić, jest witamina K, niezbędna dla zdrowia kości i krzepliwości krwi. Kapusta to jedno z najlepszych źródeł tej witaminy. I tutaj mała uwaga, osoby z ryzykiem zakrzepicy powinny ograniczyć spożywanie tego warzywa. A teraz ciekawostka. Okłady z surowych, takich rozbitych tłuczkiem liści kapusty pomogą w szybszym zagojeniu zwichnięć, stłuczeń. Na przykład również pomogą przy stanach zapalnych piersi u karmiących kobiet, czy na przykład bólach reumatycznych. Na pewno sprawdzą się te okłady przy dnie moczanowej, wtedy kiedy jest opuchnięte kolano bądź łokieć lub paluch. Osoby, które mają problemy z tą chorobą, na pewno wiedzą, o czym ja mówię. Okłady okładami, ale picie, takie regularne picie soku z surowej kapusty pomaga w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy. Dr Garnett z Uniwersytetu w Stanford również potwierdził te doniesienia swoimi badaniami. Uważał bowiem, że 100-200 ml soku pite na 30 minut przed każdym posiłkiem jest w stanie w ciągu 2 tygodni wyleczyć wrzody żołądka. Dr Garnett w latach 60. leczył sokiem z kapusty swoich pacjentów w więzieniu. Miał ponad 60 pacjentów, którzy mieli problemy z układem pokarmowym, z żołądkiem, z nadżerkami i postanowił, że będzie podawał im codziennie świeżo wyciskany sok z kapusty. W przeciągu 30 dni wszyscy pacjenci wyzdrowieli, pozbyli się wszelkich problemów związanych z układem pokarmowym. Jednak tutaj taka mała uwaga, dr Garnett podkreśla, że sok musi być wypity na świeżo w przeciągu 5 minut od wyciśnięcia, aby nie ulotniły się wartościowe witaminy. I jeśli ktoś z Was ma takie problemy z nadżerkami, z zespołem jelita wrażliwego, z zespołem leśniowskiego Crohna lub w ogóle jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem jelit, żołądka, układu pokarmowego, to może powinniście zainteresować się sokiem z surowej kapusty albo ogólnie pomyśleć o wykorzystaniu kapusty, żeby wspomóc Wasze zdrowie. Pijąc sok z surowej kapusty, uzupełnimy organizm w minerały takie jak magnez, potas, wapń, żelazo, siarkę. Czyli mamy tutaj sporo elektrolitów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto też dodać, że ze względu na zawartość sulforafanu w kapuście, ma ona potencjał przeciwnowotworowy, a dodatkowo sok wspiera wątrobę w procesach oczyszczania organizmu, pomaga usuwać toksyny, nadmiar metali ciężkich. Natomiast dzięki obecności siarki i witaminy C, sok poprawia stan skóry, działa oczyszczająco i może łagodzić trądzik, tak bardzo znienawidzony przez młodych.
Sok wzmacnia też włosy i paznokcie, także warto pić, a zwłaszcza, że ten sok po prostu jest dobry. Ale jeszcze lepszy jest sok taki ukiszony, czyli taki z kiszonej kapusty. Mnie tego soku jest zawsze mało, więc postanowiłam w tym roku ukisić sobie sam sok, pomijając oczywiście kapustę, ponieważ kiszę kapustę zupełnie oddzielnie w dużej gliniance, a jeśli chcecie zobaczyć, jak to robię, to w opisie filmu umieszczę link do materiału, który robiłam chyba rok bądź dwa lata temu, jak w prosty sposób ukisić kapustę. Natomiast aby uzyskać sok z kiszonej kapusty, należy wycisnąć w wyciskarce wolnoobrotowej sok z surowej kapusty, doprawić go solą kłodawską niejodowaną, dodać czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz. Ja soli dodaję 1 łyżkę na litr soku. Sok powinien stać w temperaturze pokojowej przez około 5-7 dni, a następnie można go przechowywać w lodówce. Ja uwielbiam taki sok z kiszonej kapusty. Zawsze jest mi go mało. Nie pogardzę nigdy też zakwasem z buraków i zawsze wypijam wodę z kiszonych ogórków, zanim zjem te ogórki. Dzięki fermentacji sok z kiszonej kapusty jest bogaty w bakterie kwasu mlekowego, które wspierają mikroflorę jelitową. Zdrowy mikrobiom to klucz do odporności, dobrego trawienia i ogólnego zdrowia. Sok ten też poprawia trawienie, zapobiega zaparciom, wspiera wchłanianie składników odżywczych, jest szczególnie polecany osobom właśnie z problemami trawiennymi. Taki sok to po prostu naturalny probiotyk. I te probiotyki i witaminy obecne w kiszonym soku, szczególnie witamina C, wzmacniają organizm w walce z infekcjami. I na koniec, jeśli chciałabym porównać te dwa soki, to sok ze świeżej kapusty działa bardziej regeneracyjnie na układ trawienny, błony śluzowe, jest świetnym źródłem witamin i minerałów, natomiast sok z kiszonej kapusty wzbogacony o probiotyki działa silniej na mikrobiom jelitowy, odporność i detoksykację. Oba soki świetnie się uzupełniają, można je pić na zmianę, by uzyskać maksymalne korzyści z ich dobrodziejstw. Ja na końcu chciałabym Wam jeszcze polecić film, który niedawno oglądałam, Sekrety jedzenia, naukowo o odżywianiu. Jest to film dokumentalny. Oczywiście dodam, że nie jest to żadna reklama. Film znajdziecie na Netflixie. Naprawdę warto obejrzeć. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to poproszę o łapki w górę, dajcie kwiatka w komentarzu, udostępnijcie ten film. A teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.